Dzień dobry, dzisiaj się witam z drogi, ponieważ idę w końcu na paznokcie, więc już was nie będę straszyć tymi odrostami. Wróciłam z paznokci, zrobiłam sobie taką choinkę. To jest kolor, który nazywał się Everyday Christmas od Indigo. Taki zielony, błyszczący. Myślę, że idealny na grudzień, a na święta zrobię sobie chyba tradycyjną czerwień. Także nowe paznokcie, można otworzyć kalendarz dzisiejszy. Dzisiaj mamy 3 grudnia, gdzie jest trójeczka? Trójeczka jest tutaj, czyli znowu coś podłużnego, znowu coś, co wygląda jak pomadka. Dobra, i znowu otworzę i wrócę. A pod numerem 3 kryje się cień do powiek w płynie. Powiem wam, że jak zobaczyłam to pudełeczko i w ogóle ten produkt, to pomyślałam od razu, że jest to jakaś kolejna pomadka czy błyszczyk. Natomiast nie, przeczytałam tutaj z tyłu, że jest to płynny cień do powiek. Jest to kolor taki dosyć intensywny, tutaj zrobiłam swatcha. To jest taki bardzo świecący i bardzo intensywny róż. Ja raczej się takimi kolorami nie maluję, to znaczy jeżeli maluję powieki, to są to kolory brązowe i ogólnie takie kolory ziemi. Także to nie jest coś w moim stylu, natomiast jakby nie narzekam, ponieważ pierwsze 2 okienka były w 100% trafione, więc to jest normalne, że nie wszystkie będą, także jest okej. Wypróbuję sobie ten cień, żeby zobaczyć w ogóle jak się pracuje z takim płynnym cieniem do powiek, ale no raczej nie sądzę, żebym go używała, bo po prostu nie używam takich kolorów, więc może komuś go podaruję. Nie mam za dużo czasu, więc sobie na szybko zrobimy kawkę, zrobimy sobie cappuccino. I czekamy, aż się spieni mleczko i zagrzeje. No i mamy kawusię, można zaczynać pracę. A te kubeczki z Forest są naprawdę cudowne. W końcu kupiłam sobie szlafrok, bo brakowało mi ciepłego szlafroka, kiedy trzeba rano wstawać w zimne poranki. I kupiłam taki śliczny z koalą. Jak wiecie, ja mam już trochę obsesję na punkcie koali po moich wizytach w Australii. Tutaj chyba na kapturze, tak, na kapturze też jest koala. Mega słodki i cieplutki, co najważniejsze. Taki fajny misiowy. Dzień dobry, dzisiaj mamy 4 grudnia, czyli barburkę, a to oznacza, że moja mama Basia obchodzi dzisiaj swoje imieniny i niedługo właśnie będziemy się do niej zbierać z życzeniami i wpaść na jakąś kawkę i ciasto. Tylko żeby kot nie zobaczył tego sznurka. Tej wstążki. No super! O, jaka ładna! No dzięki wam!
Przyszła nam dzisiaj choinka i zaraz będziemy ją ubierać. Ostatnio byłam w galerii, żeby kupić te zawieszki do prezentów, a tu się okazuje, że mam jeszcze z zeszłego roku tyle. Także powinno mi już wystarczyć razem z tymi, które kupiłam. I tu są nasze bombeczki. O, nawet mam jakieś uszy renifera. Żaróweczki już są, teraz jeszcze trzeba zawiesić bombki. Jak mi teraz w ogóle paznokcie do tej choinki pasują. Mamy jeszcze taki łańcuszek na nią, ale założymy go chyba dopiero jak dowiesimy resztę bombek. To na sam koniec jeszcze obwiesimy ją takim łańcuszkiem. No to najwyższa pora otworzyć drugi kalendarz. Wczoraj był trzeci, a dzisiaj mamy czwarty, więc wyciągamy czwóreczkę i jak zwykle otworzę i zaraz do Was wrócę. No pięknie to otworzyłam, bo zwaliłam całe pudełeczko. Mamy tutaj szminkę do ust i w takim kolorze bardzo podobnym do tego, który był w błyszczyku, więc również mi odpowiada, także super. Bardzo ładny kolor. Czas się pożegnać. Drugi vlog ma swój dobieg właśnie końca. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dziękuję Wam za mnóstwo miłych komentarzy pod poprzednim filmem, ponieważ mnie to bardzo stresuje. Bardzo się stresuję, że Wam się to nie spodoba, że mi się te filmy nie spodobają. Natomiast dostałam od Was dużo miłych komentarzy. Pisaliście również o dźwięku, o tym, że bardzo cicho mówię. Staram się mówić głośniej, mam nadzieję, że jest poprawa w tym filmie. I używam też cały czas przez nagrywanie tego drugiego vloga. Staram się używać aparatu na statywie, więc być może po prostu poprzednim razem gdzieś tam ręką ten mikrofon zakrywałam. Także dajcie mi koniecznie znać, czy jest lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o ten aparat, to jest Canon G7X i ja go nie używam normalnie do nagrywania takich filmów stacjonarnych, ponieważ on nie ma możliwości podpięcia mikrofonu zewnętrznego i to mnie strasznie wkurza i ja też słyszę tą różnicę w dźwięku, no ale mam nadzieję, że jest troszkę lepiej, także koniecznie dajcie znać, co myślicie i do zobaczenia w kolejnym vlogmasie za 2 dni.